spuchła, więc musi mi tak jakby zarosnąć. I będę miała drugi raz przekuwane za jakieś 2 tygodnie. No. A wy się też boicie, czy mi nie zahaczycie o tego kolczyka na jakimś fitengricie, czy coś tego w palcu. Więc słuchajcie, uspokoję was na moment gojenia się, czyli przez pierwsze koncerty. Będę sobie go zaklejać plasterkiem, żeby się nic z nim nie stało, więc się nie martwcie. Jestem bezpieczna, nie musicie się w ogóle, wiecie, przejmować tym. No. Czy byłam w USA? Byłam w USA 2 razy. Byłam w Los Angeles i byłam w Nowym Jorku. No, pierwszy raz byłam w Stanach 3,5 roku temu. No. A drugi raz byłam 0,5 roku temu. No. Gdzie nagrywaliśmy Misfit? Misfit nagrywaliśmy we Wrocławiu. Jeśli chcecie zobaczyć kulisy, to są na moim kanale. I ten. A, w ogóle! Za chwilę 12. I słuchajcie, to 2 rzeczy się pojawiają o 12. Jeden to, pierwsza rzecz to mój półgodzinny film, który zachęcam was do obejrzenia. Jest bardzo ciekawy. Druga rzecz to teledysk na kanale Jestem Emmy Misfit. Do piosenki Jestem Emmy, która jest moją ulubioną piosenką z całego filmu. Po prostu producenci skleili sceny z filmu przeróżne i złożyli z tego teledysk. Więc jeśli macie ochotę zobaczyć taki film w figułce Jestem Emmy Misfit, to wbijajcie na kanał Jestem Emmy. Będzie super. Czy ty nagrywasz Chodzę w perukach przez tydzień? Nie. Po prostu sobie chodzę w perukach. Mam ich kilka. Mam chyba, czekajcie. Siwa, blond, czarna, różowa i fioletowa. Mam 5. Mam 5 perłek. No. Lala, 10 minut zostało do filmu. Wiecie co? Łeb mnie boli od tej peruki. One są fajne tak na chwilę. Masakra. Ale to bardziej mnie boli łeb od rajstopy, która jest pod tym. Skąd ten golf? Ten golf jest z Berszki. Ogólnie chyba cała jestem z Berszki dzisiaj, jak zawsze. Oprócz tego, to nie wiem, skąd jest. No. Ta-la-la-la. Nie, ale w ogóle ten filtr wisienek i tak dalej, super się tak czuję. Jako taka, nie wiem, mówicie na to alternatywka. Alternatywka moim zdaniem w ogóle brzmi tak brzydko, jakby to było obelga. Naprawdę. A mi się podoba ten styl, naprawdę jest super. Czapeczka z chaosa, dzięki, że style of slipka, zawsze czujna. I Coco, z takich nowszych. Coco jest moim zdecydowanym ulubieńcem. Och, kocham całym sercem. No. Zrób sobie tatuaż wisienkę. Moja siostra ma tatuaż wisienkę. No, na karku. A tutaj. Więc ciekawe to jest. Zamiast alternatywka zacznijmy mówić Misfit. O, to jest dobry pomysł. Nice, Misfit. Czy idę na Krainę Lodu 2? No muszę iść właśnie. A to już jest w kinie, nie? Kurde, blacha, jak to idzie szybko. Jakie hasło piszemy dziś pod filmem? No tak! Dobra, to jeszcze mamy 3 minuty do pokazania wam miniaturki i tematyki filmu. Ja... O, ja już mam pomysł, co napiszecie w komentarzu, ale to za chwilę wam pokażę. Za te 3 minuty. Czy lubię jeździć na rolkach i łyżwach? Lubię, mam to i to. Łyżwy kocham. Nie mogę się doczekać, aż będzie grudzień i będę mogła na Torwar chodzić na łyżwy, na lodowisko i na narodowy. O, na narodowym jest tak super zawsze. Kraina lodów chodzi... Jeszcze nie ma w Krainę lodów. O. No to nie pójdę jeszcze. A jutro mam koncert w Radomiu, kochani, więc jeśli jesteście z Warszawy, okolic, ogólnie z Mazowieckiego, z okolic Radomia, zapraszam was serdecznie na koncert, bo będzie super, obiecuję wam. Ja kocham koncerty i Radom jest kozacki, miałam tam koncert ostatnio i pamiętam, że było super, więc mam nadzieję, że będziecie w Radomiu, a za tydzień będę we Wrocławiu, więc kurde blacha, bądźcie, hej! Bo ja kocham te koncerty, naprawdę. Czy lubię K-pop? Bardzo lubię. Najbardziej lubię Blackpink in your area. No, uwielbiam Blackpink, naprawdę. One są takie powerful, że ja cię chrzanie.
Uwielbiam, no. Dobra, zostało nam 7 minut do filmu. Czy będzie druga część Misfit? To zależy od tego, ile osób pójdzie teraz do kin. Jesteśmy na dobrej drodze, więc jeśli jeszcze nie byliście w kinie, to pędźcie, bo od was zależy, czy powstanie druga część. No, musi być pół miliona widzów. No. Last Christmas. Czy mam chłopaka? Nie mam chłopaka, kochani. Nie mam. Sama jestem i jest mi z tym super, hej. Mam syna, za to pirat. Chodź tu. On śpi pod łóżkiem. Pirat. I teraz wszyscy ludzie ze słuchawkami umarli. Jak... Czy ty masz kolczyk w palcu? Mam! Fajnie to! Mój kolega ma na twarzy tutaj ten kolczyk. I też wygląda kozacko. Ja się zastanawiam, jak ja będę wyglądać niedługo, bo po prostu... Ja robię wszystko, nie? Dobra, idę po laptopa. Więc nie uciekajcie. Jestem już wróciłam. Nie krzyczcie. I słuchajcie, siema. Patrzcie, muszę tutaj przygotować. Tutaj la. I za minutę wam pokazuję. Okej! O! Już! Dobra, to patrzcie. Tak wygląda miniatura dzisiejsza. Tu jestem ja. I tu też jestem ja. I tutaj jest napisane Influencer Singer 24/7. I słuchajcie, film pokazuje moje życie. Przez cały tydzień nagrywałam takiego vloga slash challenge slash, jakby to powiedzieć, no po prostu nagrywałam wam, jak wygląda moje życie tak naprawdę, jeśli chodzi o pracę. Nie dodawałam nic specjalnego. To był tydzień, tam koniec października i początek listopada. I po prostu nagrywałam to, jak wygląda moje życie naprawdę. W sensie każdy moment mojej pracy nagrywałam i chciałam wam pokazać po prostu, w jaki sposób wygląda życie influencera, żebyście nie myśleli, że to jest tylko dostawanie darmowych rzeczy, żebyście mogli zobaczyć, że tak naprawdę to jest praca 24/7 i nie ma świąt. Więc to jest... Jeśli się interesujecie po prostu mediami, chcielibyście kiedyś się zająć właśnie byciem popularną osobą, publiczną osobą, to po prostu chcę wam pokazać, jak naprawdę to wygląda od rana do wieczora. I ten film dlatego trwa pół godziny, że ja nie byłam świadoma tego, że po prostu nagrałam cały tydzień. A gdybym wiedziała, to naprawdę skończyłabym po jednym dniu, bo mam tyle materiału, że hit. I wygląda, tytuł brzmi, jak naprawdę wygląda moja praca. No, a jeśli jesteście z live'a, to komentujcie, patrzcie, ja wam już pokażę, komentujcie film tymi dwoma emotkami, które za chwilę przypnę tutaj w komentarzu, bo już wam mówię. Wisienki, bo oczywiście mam ten filtr na buzi, a biała chmurka dlatego, że mam na sobie siwe włosy. Więc komentujcie tymi dwoma emotkami, w sensie dodajcie do swojego komentarza te dwie emotki i będę wiedziała, że jesteście wtedy z live'a i będzie super, a mam nadzieję, że film wam się będzie podobał, bo wiecie, no bo jest taki prawdziwy, jest luźny, a na końcu są najlepsze rzeczy, bo na końcu są oczywiście koncerty, które kocham całym sercem, więc to tak naprawdę macie 5 dni z bycia influencera i 2 dni z bycia piosenkarki, no. Więc możecie wszystko zobaczyć i mam nadzieję, że będziecie oglądać, bo 30 minut wiem, że dużo, ale jest fajny, zabawny, tak jak zawsze, więc... I... No, pięknie wyglądasz. Dziękuję bardzo, to bardzo miłe. Ja lubię te live'y z wami sobotnie, wiecie, ja się czuję tak wtedy, że tak z wami sobie mogę pogadać. Jest to takie przyjemne, takie luźne. Ogólnie, wiecie, no my tutaj mamy taką społeczność. Super jest to, kurczę, lubię was. I ponagrywam dzisiaj jakieś TikToki chyba, wiecie? Ostatnio mnie wzięło na TikTok, a dodałam dzisiaj jednego, którego nagrałam wcześniej. Ale po prostu, słuchajcie. Piszecie, że nie macie co robić, więc fajnie, że taki długi. Cieszę się bardzo. Fajnie, że właśnie filmy dodaję w sobotę.
bo wtedy mogą być takie długie, bo powinniście mieć trochę więcej czasu w weekendy, nie? Jestem w kinie na Misfit. O, kochana, to oglądaj film, a nie tutaj mi live oglądasz. No, po co ta peruka ogólnie? A bo se chciałam, to założyłam, no co mam ci powiedzieć? Ja jestem ostatnio w takim moodzie, słuchajcie, że robię cokolwiek chcę. And I'm living for that. W sensie... Cokolwiek chcę, to robię i to jest super, naprawdę polecam każdemu. To jest taka wolność. Po prostu chcesz kolczyka w palcu? Robisz kolczyka w palcu. Chcesz mieć dzisiaj siwe włosy? Zakładasz perukę. Jest super. No. I słuchajcie, bo już 59, więc została minuta do filmu. Hej. Pamiętajcie, żeby komentować emotką chmurki i... czekajcie, jak to było? Wisienka. Zapomniałam słowa. No, więc tak wygląda wszystko, jak naprawdę wygląda moja... Może praca zrobię wielkimi literami, co wy na to? Praca. O, dobra, to będzie takie dramatyczne. O, zrobiłam już publiczny, więc będzie minutę przed 12. Ale jest... Średniego też tak to nazywam właśnie, też mi się tak wydaje. Dobra, czy mi się udało? Nie udało się zaktualizować filmu. Okej, okay, czyli jesteśmy uratowani. 12, więc zapisuję zmiany. Pojawi się, co to się podziało, czemu się nie chce zapisać. Jestem pewna, że działa, tylko po prostu tutaj dramat wprowadzają. Tak, poszło. Dobra, więc zapraszam Was serdecznie na kanał. Oglądajcie, no i pamiętajcie, słuchajcie, o komentarzach. Wisienka plus chmurka. Pa, pa, buziaki!